Literatury polskiego średniowiecza to oczywiście utwory o tematyce religijnej, ascetycznej, eschatologicznej, związanej z tematyką śmierci. Ale nie tylko one. Obok nich rozwijała się spontanicznie twórczość wyrażająca jakąś ogromną radość życia. Pełna wesołości, śmiechu, nawet swawolna. Takie utwory towarzyszyły zabawom, weselom, biesiadom, a czasem nawet szalonym pochodom karnawałowym, które przechodziły ulicami Krakowa już w XIV i XV wieku. Konwencje literackie narzucały inny sposób ujmowania materii literackiej. Dążono raczej do ukazywania tego, co ogólne, powszechne i odczłowieczone. Wobec tego, aby mówić o sobie, trzeba było te konwencje jakoś przełamać. Były różne sposoby takiego właśnie mówienia o sobie. Jedną z tych form była modlitwa. W drugiej połowie XI wieku powstał zbiór modlitw przedziwnych, pisanych po łacinie oczywiście, wiązanych chyba nie bezpodstawnie z osobą Gertrudy, polskiej księżniczki, córki Mieszka II. Modlitw, które stały się zapisem egzystencjalnych lęków kobiety wplątanej w dramatyczne wydarzenia życiowe. Panie Jezu Chryste, który stąpasz po lwach i bazyliszkach i depczesz lwa i smoka, racz podeptać tych, którzy w niecnej nienawiści mnie mają i uwolnij mnie od zasadek nieprzyjaciół moich i od wszelkich trosk i utrapień moich, jak chcesz i wiesz, że to dla mnie konieczne. Inną taką formą był monolog liryczny, który wkładano najchętniej w usta Marii. Monolog wyrażający niezgłębioną miłość do nowonarodzonego syna, albo też cierpienie odczuwane na widok jego męki. Inną wreszcie taką formą był krótki wierszyk, pisany może przez jakiegoś Żaka krakowskiego, zapewne do urodziwej mieszczki. Trudno więc zgodzić się z potocznym i bardzo utrwalonym mniemaniem, że jednostka ludzka w całej swej konkretności i suwerenności przemówiła do nas dopiero w literaturze renesansowej. Te lektury przekonują nas, że ludzkie ja przemówiło do nas o wiele wcześniej, już w poezji i w prozie polskiego średniowiecza. Średniowiecze Teresy Michałowskiej ukazuje nowy obraz piśmiennictwa polskiego i łacińskiego w kulturze polskiej pierwszej połowy naszego tysiąclecia. Książka jest pierwszym tomem wielkiej historii literatury polskiej. Za tę wybitną publikację profesor Teresa Michałowska wyróżniona została nagrodą Fundacji Nauki Polskiej.